Cześć wszystkim, ja jestem Paczol i dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta, dwa dni z rzędu, przepraszam was za to, ale dzisiaj jest odcinek specjalny, jest ze mną Królik, siema. Siema. To jest prawdziwy Królik. I jest sytuacja taka, że dwie sprawy. Po pierwsze, czy wam się podoba, że wrzucam odcinek o tej godzinie, czy wolicie o 6.45 jak zawsze? Dajcie znać w komentarzu. Po drugie, otworzyłem dla was serwer w Minecrafcie. I jest to serwer dla widzów, ale uwaga, nie dla wszystkich widzów. Będziemy tutaj szczególnie wybierać tutaj bardzo... Jak to się mówi, surowo będziemy oceniać, kogo tutaj dodamy na serwer. Jest to mój prywatny serwer, na który będę was zapraszał. I jeżeli chcecie dojść na serwer na początku, bo potem będą zasady ogólnie do potwierdzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chcecie być jednymi z... O, kaktus załączył. Jednymi z pierwszych na serwerze, to musicie napisać w komentarzu, dlaczego chcecie dołączyć na serwer i... podać swój Discord i ja z wami będę rozmawiał odnośnie tego, czy was przyjąć, czy nie. Będę przyjmował tylko według mnie zaufane osoby, po tym jak będę z wami rozmawiał. Osoby takie stałe, które są ze mną na kanale od zawsze, oczywiście dodam. Będziemy tutaj dodawać około 50 osób, siema kaktus. Będziemy dodawać tutaj około 50 osób i to jest, serwer powstał wczoraj. Pokażę wam, co tu mamy. Albo w sumie najpierw pokażę od Królika. O, kaktus napisał hejka. Pokażę od Królika na początku. Mamy tutaj most do mnie. Bo u mnie jest specjalna rzecz dla widzów. Mamy tutaj trzcinę pod biblioteczki i mamy Królika początek domku. Ogólnie zasady są takie, że nie można komuś zaglądać do domku, jeżeli nie pozwoli. Nie można zaglądać do skrzynek, jeżeli nie pozwoli, bo będą banicy. Ja akurat zajrzałem. O, masz zbroję żelazną. Zaklęta książka odporna na ogień, ale to mi niepotrzebne w sumie. To do Netheru jest spoko chyba. Okej. To był Królika domek. Zaraz będziemy musieli chyba iść spać, ale trudno. Tutaj kaktus buduje swój domek. Mamy jeszcze na serwerze Black Owla, który ma tam dalej tam swoją budę, którą chyba poprawi. I mamy Świta, który na razie chyba jeszcze nic nie zbudował, ale będzie budował. Będziemy tutaj dodawać oczywiście widzów. Potencjalnie. Docelowo chciałbym tutaj... 50 osób chyba max, więc są jeszcze miejsca, na razie jest 5 osób. Mamy tak, u mnie. Mamy tutaj farmy, na razie takie podstawowe. Mam już wszystkie zwierzęta, ponieważ zabiłem sobie tego NPC, co handluje i dostałem handlarza. I dostałem od niego dwie smycze, więc sobie chodzę tutaj, zbieram. O, chyba te ptaki. Tak, te ptaki. Dobra, ale i tak idziemy. O, lamy znalazłem w ogóle niedaleko. Czemu ty nie masz dywanu na sobie, lamo? A, bo ona urosła. W ogóle mamy 4 lamy, a miałem 3. Dobra. I to jest mój domek. Nie wchodzić bez pozwolenia Paczola. Znaczy domek, no to jest moja piwnica jak na razie. Tu domku jeszcze nie buduję. Tu mam takie do przetapiania i tak dalej, moje łóżko. I teraz tak. Podatek od kopania tutaj to 1 diament. Na czym to polega? Jeżeli chcecie kopać w mojej kopalni, możecie to robić oczywiście, zaraz wam pokażę moją kopalnię. Tylko, jeżeli wykopiecie diamenty, nieważne jaką ilość, 1 diament musicie zostać w którejkolwiek skrzynce. I liczę na waszą uczciwość, naprawdę. Bo kopalnię robiłem jakiś czas, zobaczcie jak to... No długo. To jest serwer survival. Tryb... poziom hard. Trudny. Mamy tutaj wejście do Netheru, mamy tutaj kopalnię. I ta kopalnia jest tu oświetlona, są piecyki i wszystko. Jest tu zombie villager, którego chcemy zamienić w villagera. No i ogólnie tu możecie kopać diamenty. My już wykopaliśmy tutaj ze 30 diamentów. Kopalnia będzie powiększana cały czas, więc tutaj możecie sobie kopać diamenty. Tylko pamiętajcie, na tym serwerze chciałbym uczciwe osoby, które serio wykopią, nie wiem, powiedzmy 30 diamentów, jednego zostawią. Bo ten serwer będzie polegał na takiej, wiecie, ekonomii. Że coś za coś. Nie będzie nic za darmo, nie można tutaj kraść i tak dalej. Za niedostosowanie się do zasad, które będą niedługo opisane, będzie banicja. Więc jeżeli na razie będziecie na tym serwerze, jeszcze zasad nie będzie, to pytajcie o wszystko, pytajcie o wszystko. No i co, no mamy, że tak powiem, serwer. Ja chciałem w ogóle tutaj... O, musimy iść spać chyba, ale dobra, bo te ptaki bardzo głośne są. Ja chciałem tutaj, że tak powiem, coś zrobić, bo kopać raczej nie będziemy, ale możemy wejść sobie tutaj do netheru, niepotrzebne. Tutaj jest kopalnia. Szkielet tu się zrespił. Dobra, ogólnie to trzeba będzie zakopać to wszystko. Ogólnie, jeżeli już przestaniecie kopać, tutaj będzie taka zasada, że trzeba zostawić, w taki sposób, że to nam nie wchodziło tutaj. W taki sposób i o.
Mam nadzieję, że będziecie chcieli z nami tu zagrać, bo im więcej osób, tym lepsza zabawa. I to będziemy robić na streamach, to będziemy robić cały czas, więc spoko. Tu mamy tego, o. To jest Zombie Villager, zacz królik, bo ja się nie znam. To jest Zombie Villager. Dobra, będziemy musieli go przemienić, bo villagerowi się przydadzą, ale ciężko jest przetransportować villagerów. Dobra, tu chyba się przechodziło do kopalni tej takiej... po itemki. O Jezus, lawa. O, dobra. Tu gdzieś było wejście. Tak, tu było chyba wejście. Jesteśmy pod lawą. Ogólnie to jest poziom chyba 10, więc spoko, więc tu chyba będzie naj... O, mamy, dobra, mamy wejście do tego. Mam już 30 level i pod enchant to robię. W ogóle bardzo dużo, powiem wam tak, w 2 dni bardzo dużo grałem i dużo się nauczyłem, więc już wiem mniej więcej na czym co polega. Poziom jest trudny, w ogóle w tej kopalni... O Jezus. W tej kopalni padłem już chyba ze 4 razy, ale jest większość zwiedzona, więc może coś jeszcze znajdziemy. Może coś jeszcze znajdziemy. Vanish będzie z nami tutaj grał, z tego co wiem, bo prosił mnie o to, żebym go dodał. Więc za to, że jest w HNS, to go dodam. Więc jeżeli lubicie Vanisha, to wpadajcie też na serwer. Co tu jest jeszcze? Tu wykopane. W ogóle muszę diaksy znaleźć pod spodnie, żebym miał już deksowy set. Tutaj w ogóle jakie te... przejścia. O, tu chyba nie byliśmy, bo jest... bo nie ma latarni zapalonych, więc spoko. Zbierzemy ten... Zbierzemy sobie żelazo. Dobra, mam spawner, królik. Mam spawner, ale nie mam pochodni, nie mam. Czekajcie, zrób... O nie! Czekaj, bo jeszcze zginę. Nie, nie, mam diamentowy set, wiesz? Ty, muszę coś zjeść, poczekaj. Weź tam, masz jakąkolwiek pochodnię? Dobra, ja padnę. I tak to zabudowałem. Nie, dobra, żyję. Żyję, ale... Jeju, musimy to zabudować jakoś po... Dobra, ja mam... Nie mam wungla przy sobie, Boże! Dobra, tu jest wungiel. Zrobimy szybko pochodnie. A ja w tym czasie się uleczę. Ty, prawie zginąłem od 2 pająków. Te pająki są jakieś hardkorowe. Poziom trudny. No. Powiem wam szczerze, że naprawdę na początku, zanim miałem jakiegoś setupa i tak dalej. Seta właśnie, nie wiem czy setup się mówi. Ja zawsze mówię set... Diamenty! Patrz, patrzcie jaką kopalnię wam zrobiłem. Normalnie diaksy. I emerald tu jest jeszcze. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokchamp. Ale pokchampik na odcinku, diamenty znalazłem, jeszcze emeralda. Ale nie mam miejsca na emeralda, i mam 2 emeraldy, czemu to był 2? Ja był jeden. Nie, ja mam 2, ja mam 2. A to nie wiem, może miałeś. Może. Dobra, pochodnie mam? Mam. Dobra, idziemy zakneblować te... Poczekaj jeszcze. Złota na razie nie zbieram, mam ze 3 staki chyba złota. Ty, gdzie to się szło? Tu schodziliśmy. Tu chyba byliśmy. Tu nie, na bank tu nie. Tu na bank nie, ty wiesz gdzie. Dobra, idziemy za królikiem. Tu. Tędy szliśmy. No i tu jest ten spawner. Dobra, wchodzimy na pyrkę na nie. No i tak się nam ciągle respi. Wiem, dlatego trzeba budować spawner i zrobić ekspiarkę z tego. Mhm. I będziemy pobierać podatek za expa. O. Też coś. Dobry pomysł. Dobra, królika, już nie mam HP w ogóle. Masz jedzenie jakieś? Mam. Weź, masz ten, obuduj. Masz pochodnie. Boże, jak ciężko. Ale to dlatego, że jesteśmy noobami po prostu. Znaczy ja jestem noobem. Królik nie jest noobem. Dobra, ja muszę teraz się nauczyć, jak robi się ekspiarkę. I ogólnie ją zrobimy troszeczkę później. I ogólnie to... Powiem wam szczerze, bardzo mi się spodobał Minecraft. Wiem, że wiele stałych widzów z Fortnite'a będzie na to wyzywać, ale naprawdę, nie licząc dzisiejszego dnia, będę wam rzucał codziennie odcinek raz z Minecrafta, raz z Fortnite'a. Więc mam nadzieję, że to drugi dzień Fortnite'a dla osób, które tylko i wyłącznie Fortnite, to nie jest źle. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, bo Fortnite ostatnio już mi nie sprawia takiej radości jak kiedyś, ale...
Jest spoko nawet, tylko że no już nie jest taka fajna zabawa jak kiedyś, jak bardzo dawno temu, wiecie co, grało się po 40 godzin Fortnite'a i dalej mogło się grać, więc wydaje mi się, że mnie zrozumiecie. Creeper, czekaj, Creeper! Kolejny idzie jeszcze. Ale skąd? O jest, no, z góry. Dobra, królik, ja zaraz padnę tutaj na odcinku. Nie umieraj. Dobra, więc kontynuując, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście odnośnie tego, czemu Minecrafta wrzucam. No, wiem, że gra dla dzieci, ale jest jednak w niej coś takiego, że jak gracie ze znajomymi, to jest naprawdę super. Dlatego nawet jeżeli nie możecie się przekonać do Minecrafta, a macie na przykład tą grę, to zapraszam was na serwer i razem będzie nam łatwiej, nie? Się przekonać do tej gry. Ej, złoto to jest, dobra, możemy zebrać sobie. W ogóle bardzo mi się podoba to, że diamenty znaleźliśmy. Czyli kopalnia działa. Dobra, musimy przeszmuglać tą kopalnię, ale już was nie będziemy tym zanudzać, więc ja się z wami żegnam. Widzimy się dzisiaj na streamie z gier z widzami z Fortnite'a wieczorem. I pamiętajcie o pisaniu podań na odnośnie serwera, żeby wbijać, pomóżcie nam rozwinąć ten serwer. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze. Kocham was. Pa, pa, widzowie. Pa, królik. Siema.